I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Artaz i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. Biegniemy sobie teraz robić kolejne misje, czyli do Padmy i Parvati, do tych dwóch siostrzyczek, żeby zrobić kolejne zadanko. Oczywiście po kolei będziemy tam sobie odkrywać te bagna kieszonkowe. Ja to zawsze robiłem na końcu, bo wiecie jak to jest. Zawsze robię zadania tak, że jak po prostu nadarzy się okazja, to robię. Nie latam po całym Hogwarcie, chyba że jak się na co dzień nie natknąłem po drodze, to wtedy to sobie szukam, nie? Ale tak jak mówię, idziemy właśnie do nich. I to jest najgorsze zadanie z całej tej klepanki. Potrzebujemy twojej pomocy. Przypomina się o zakazie przesyłania liścików w klasie. Te komunikaty są strasznie denerwujące. Chyba wiemy, jak zepsuć głośniki, ale potrzebujemy pomocy. Dobra. Pomożesz nam to przesunąć, a potem wejdź na górę i wylej na głośnik eliksir poplątania języka. Dobry pomysł, co nie? Świetny, do roboty. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Ron, ty zobacz tam, ja pójdę ten. Jak zwykle wszystko musimy robić sami, ale no to zadanie jest dosyć takie śmieszne i takie czasochłonne, ponieważ... Aj, no... Wypadł stamtąd. Uwaga uczniowie, na korytarzach nie można biegać, rzucać zaklęć, robić kawałek czy uśmiechać się. Filch chętnie pouczy osoby ciekawe, pełne gorego miny. Ojej, ta dyrektora Umbridge. Ona mnie denerwuje. Zresztą każdego denerwuje, no, patrzcie. Wchodzimy tutaj i wylewamy eliksir. No. Jadam żaby! To działa! Musimy przygotować więcej eliksiru i zająć się innymi głośnikami. Znajdź nas przy następnym Dobra. Głośniku. Czyli właśnie tak będziemy sobie teraz biegać chyba z 5 razy. I to jest naprawdę czasochłonne zadanie, więc teraz lecimy tutaj. Będziemy przeszkadzać Umbridge. Czy ja to... Może się zamkniesz? No tak, zrobiłem, dobra. Nie wiem, gdzie mamy następną lekcję. Ten zamek jest taki duży. W tą stronę, dobra. Korzystaj z życia, aby rymować i niczym się nie przejmować. Ale rymy, ho, pięknie. Czy to nie jeden z tych dziwnych głośników? Dobrze, że zostałem przydzielony. Możesz nam raz jeszcze pomóc? Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Dobra. Nie ma sprawy. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Ron, ja ty zobacz tam. Ja pójdę tędy. Ja pójdę tędy, a my oczywiście ławeczki tutaj sobie przestawiamy. Wingardium Leviosa! Super! Nie ma sprawy, ja wszystko zrobię, żeby przeszkodzić tej głupiej małpie różowej. I wylewamy. Szybko! Pamiętajcie, dzieci, żeby się bardzo, bardzo źle zachowywać. Dobra, spotkamy się przy następnym. Tylko się pospiesz. Zaraz ktoś zauważy, co zrobiliśmy. Dobra. Wciąż musimy znaleźć jeszcze 4 głośniki. To szukamy, nie? Powinieneś być w świętym mungu. O, czy to się można bić? Nawet nie wiedziałem. Fajnie. A masz! Ja nie chciałem cię bić. Aj, do góry! Dobra, Lewi Korpus, ja tu cały czas spamuję tym Lewi Korpusem Expelliarmus. Wow, ale dostałem. Do góry. Do centra. Ajajaj. Wow! Zawiesili mnie.
Aha, jak to się odwieszało? A nie, to chyba nie w tej części, dobra. Do góry. Lewy korpus. Prędko, to ale pojedynek. Oj! Dobra, wygraliśmy. No nawet długi ten pojedynek był. Dwie osoby. No ale takie na rozluźnienie akurat. Dobra, i sobie coś zrobimy. Ale ja nawet nie wiedziałem, że w szkole zawsze to się biłem właśnie na takich placach wielkich. A w szkole to się nigdy tak nie biłem. Expelliarmusem. Ani innymi zaklęciami. Nie, zobaczę jeszcze raz, bo to może by... Nie, no można. Fajnie. Lewy korpus i cios. Brentforda. Teraz sobie tutaj podejdę. I ciach. I ciach. I koniec. No to było szybkie, tam to było gorsze. Ale dobra, już wiem, że można takie coś robić. Dobra, idziemy do następnego... głośniku. Głośniku, głośnika. Nie wiem, jak to się odmienia. Chyba głośniku. Głośnika. A zresztą. Idziemy szybko do głośniku następnego. Dobra, idziemy tutaj. Pilność w nauce. To ciekawski umysł, o milordzie. Edukacja. Poszukajmy pozostałych głośników. Ten głośnik jest tutaj. Pewnie. Możesz nam raz jeszcze pomóc? Dawać eliksir. Masz eliksir. Już to słyszeliśmy, tam Ron pójdę tam i tak dalej. Po prostu musimy jak zwykle przenieść te ławeczki. Wingardium Leviosa! Oj, przepraszam! Nie chciałem. Wow. Nie to. Wesoło tam. Bardzo wesoło. Przepraszam znowu. Nie chciałem. Chciałem mocny. No, kładź się. Przestań. No. Szybko! Zebrania się posiadania Wino Bomb. Filcz on okropnie śmiałdzi. Oj, śmiałdzi, milordzie, śmiałdzi. Bardzo dobrze. Bo filcz to chyba naprawdę śmierdzi. Nie wiem, nie wąchałem. Przyznam się, nie wąchałem. I nie chciałbym wąchać takiego filcza. Następne zadanko jest tutaj. Przed wiaduktem. Znaczy mostem wiszącym. Musimy zejść tutaj. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. I ciach. I teraz na dół. Tu. Co my tam znowu kłujemy? I już chyba będziemy zaraz. No, ba. O ty kurde. Ale ta protego. Expelliarmus! Czy z trzema będziemy się bili, czy z jednym? O, zasłania mi tutaj filar. Ale się broni. On kinże. On żyje w końcu. Dobra, rozbroiliśmy. Nie będzie wyzywać, że ślamy. Bijemy takich frajerów. Dobra,
Idziemy dalej. Mnie mogą wyzywać, byleby nie wyzywali od szlam, bo to brzydko i nieładnie, przekleństwo takie brzydkie. Czemu ja to mam? O ja! Ale kręci to. Słyszałaś o drużynie Quidditcha Gryffindoru? Tragedia, co nie? Unus. Ja bym tego nie zapamiętał. Chociaż kto wie. A tu chyba nie można się bić. Dostał kolejne zero. Akcja! Nawet sam minister powiedział... Nic już. No, widzicie, tu nie można. Petrificus totalus! Uciekaj. Czy jest tam u góry? Nie ma głośnika? Trzeba trochę przedłużyć, bo to będzie, no nie, będzie krótkie. No nie, jakie reparo, Wingardium Leviosa, idioto. Wingardium Leviosa! Tak, oczywiście. Możesz nam raz jeszcze pomóc? Dawać eliksir. Masz eliksir, będziemy mieć... No, już. No tak! Incendio! Super! Incendio na ławkę. Co, tu ławkę chcesz podpalić? Nie ma sprawy. Jestem pomocny chłopak. Dobry chłopaczyno. Szybko! Razem ze szlabanem uczniowie dostanie za darmo. O, jaki, jak ja bym chciał mieć taką szkołę. Piwo dają za każdy szlaban. Spotkamy się przy następnym. Tylko się pospiesz. Zaraz ktoś zauważy, co zrobiliśmy. Po prostu to ja bym chciał cały codziennie mieć szlaban. Dobra, idziemy do następnego zadania. No, co jest? Wow, trochę mi Harry zwariował tutaj. Odwala głupoty. Nie wiem czemu. Uczniowie jedzący słodycze, coś tam dostałem jeszcze. Świetna pamięć. Trochę nudno tutaj, ale no co zrobić. Jak mówiłem, tak gdy będziemy w ministerstwie... Dobra, gdy będziemy w ministerstwie, będzie się działo więcej. Tam jest głośnik. Możesz nam raz dobra, jeszcze... dawać. Dawać eliksir. Masz eliksir? No, koniec tej animacji. Wingardium Leviosa. Nie no, ja tak się super zastanawiam, czy po Harry Potterze nie nagrać jakiegoś fajnego FPS-a, bo też trochę strzelany chciałbym mieć tutaj. No, kładź się na tej ziemi. Dobra, nie wnikam. Niuchacze nie są zabawne, ale... Przypomina się, że uszkadzanie szkolnych głośników... Ktoś zauważył, co robimy. Zauważyli, że uszkodziliśmy inne głośniki. To musimy szybko. No i teraz będzie ostatni głośnik, więc szybko lecimy do ostatniego głośnika, a mi się... No... Ajajaj... No niedobrze, bardzo niedobrze. A dobra, zeszłem. Już myślałem, że będę musiał od nowa wszystko przechodzić, to się normalnie zastrzelił. Następny głośnik jest... tutaj. Nie tu. I tak się zastanawiam, czy tam nie będą jeszcze bakna kieszonkowe. Głupoter myśli, że jest taki wspaniały. Bardzo, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Teraz w tą stronę. Naprawdę, w szóstej części jest fajnie zrobione to, że można gotować tam, smażyć eliksiry jakieś, grać w Quidditcha, a nawet się pojedynki już nie są tak fajne jak tutaj, bo tam tylko spamować wystarczy, bo z jednym przeciwnikiem się bijemy, także wiecie. Czy to nie jeden z tych dziwnych głośników? Możesz nam raz jeszcze pomóc, więc...
Masz eliksir. Mam tyle pracy do mowy. S-U-M-Y. Dobrze, że zostałem przydzielony do Slytherinu. Wingardium Leviosa! Super! Idę do Sowiarni wysłać list. Przejdziesz się tam. Tak, będzie fajnie. Dzięki za pomoc, Aaron. Uwaga! Jakiś idiota. O ty. Lewi korpus! Od szlam najlepiej wyzywać, nie? Petrificus totalus! Dręczota! O kurczę. Nie. Dobra. Nie będzie wyzywać już ślam. Ale dobra, trzeba się tutaj zbierać, no bo 16 już minut. Nie przedłużajmy odcinku. Aj. Wingardium Leviosa! Super! Szybko! Uśmiechnijcie się! Zostańmy przyjaciółmi! Uśmiechnijcie się, dzieci! Życie! Nie ma mowy. To ją uciszyło. Dzięki, Harry. Dziękuję. Może nawet wybaczę ci twoje zachowanie na balu. Tak, dzięki. Do zobaczenia, Harry. Dobra, czyli musimy teraz kieszonkowe bagno odpalić. Ostatnie kieszonkowe bagno. Tu już chyba zrobiliśmy, wieżę z zegarem. Tu też. Znaczy, tu nie ma. Ale jest na wybrukowanym dziedzińcu. Czyli on był tu. Dobra. Mam nowy teleskop. Chcesz odrobić ze mną pracę domową z astronomii? I lecimy szybciutko do tego dziedzińca. Gdzie to kieszonkowe bagno może być? Poszukajmy miejsca, gdzie Fred i George schowali bagno. Tam jest! Kurczę, Harry! Nie ułatwili nam zadania, co? Przecież nie mogli go zostawić tam, gdzie Filch czy Malfoy mogą zajrzeć. Pomóż mi dostać się na pierwszy Gzyms. Jak tam się dostać? Chyba to się tędy szło. Potter śmierć. Ale śmieszne. Już nie pamiętam, bo... Ale chyba tędy, tak, bo tutaj coś naprawiliśmy, pamiętam. Tak, tu... O, właśnie tu. Jak Umbridge nas tu złapie, to już po nas. Tak. Zostań tu i pilnuj, a ja poszukam pudełka. Reparo! Dobra, czy trzeba się wspiąć po tej rynnie? Czy co to jest? Bo nie wiem. To jest chyba jakaś rynna, ale no trzeba się tu wspiąć. Wchodzimy tutaj i po prostu teraz musimy się przesuwać po tym. Przepraszam. Po tym... progu, parapecie, no. O czym ty? Ten drogogon mało mnie nie pożarł. W tym roku nie ma smoków. Nie liczę na nawet już nie wiedziałem. Ale to chyba nie tutaj. Ale dobra, sprawdzimy. No to nie. Trochę za daleko, żebym... poszedł i tutaj. No, w lewo, dobra. Trochę to zajmie, ale no co zrobić. Takie wymogi gry. Zostały nam chyba jeszcze 3 odcinki Harry'ego Pottera i zaczynamy część 6. Więc zbliżamy się powoli do końca naszej przygody z tą grą. Tak samo jak twierdzę skończyłem właśnie wczoraj i dzisiaj już się tam przesyła. Będzie gdzieś około 11 w nocy.
Czyli tak naprawdę na jutro będziecie mieli dwa odcinki. Bo wątpię, żeby ktoś o 12, komuś się chciało o 12 w nocy oglądać jakiś film. Więc jutro będziecie sobie mieli do oglądania coś w wolnym czasie. Wingardium Leviosa! Nieźle! Oj, chyba za daleko. Na środku korytarza. Dobra, przejęli. Super. No my musimy teraz zejść szybko. No, wspinaj się, Harry, wspinaj się. Powolutku, żebyś tylko nie spadł, bo jak nam spadniesz i się połamiesz, to kto będzie chodził, kto będzie wszystkich tutaj pilnował i bił? Ja za ciebie nie będę tego robił. Nie wiem, może ktoś z widzów. I to jest nudne trochę, tak wchodzenie i schodzenie, bo nie mam nawet co gadać do was. Trochę mi się nudno zrobiło. No ale cóż. Niedługo będzie ministerstwo i będziemy się bić. Ale po ministerstwie jeszcze nie kończymy Harry'ego Pottera, bo będzie jeszcze jedno zadanie takie. No to jest takie dodatkowe zadanie, ale je zrobimy tak jak wszystko. I bagno się rozrasta. Mam nadzieję, że wkrótce aresztują Dumbledora. No już koniec animacji. Nie mam ochoty jej oglądać. Świetna robota. Umbridge wreszcie się dowie, że jej tu nie chcemy. Bagna powinny zmusić ją do zmiany klimatu. Super, Harry! Wszystkie bagna odpalone. Filch będzie miał się czym zająć. Fred i George zarobią fortunę na bagnach. Genialna robota. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić, by wkurzyć Umbridge. Hej, Potter! Czego chcesz, Malfoy? Profesor Snape cię wzywa. Mówi, że czas na korepetycję z eliksirów. Dobra. Na tym polega twój problem, Potter. Taki jesteś niby mądry, a nawet nie wiesz, z której strony trzeba kociołek ogrzewać. Bo z eliksirami to jest tak jak z matematyką. Tego nie ogarniesz. A my kończymy już ten odcinek. I zapraszam na kolejne w sobotę Harry'ego Pottera. A w piątek premiera nowej serii Zagrajmy Wy. Sami zgadnijcie. Co? Pod tym komentarzem, pod tym filmikiem możecie pisać swoje propozycje na temat następnej serii, ale ja już tak mam swoją serię, więc gadujcie. Co to będzie za seria? Nie wiem, tutaj na temat Kropka, bo on wie, o co chodzi. Przepraszam, ona wie, o co chodzi, więc nie wiem, czy jak chcesz, to możesz pisać, jak nie, to nie, nie pisz, ale wiesz, o co chodzi, więc i ty... Kubacki też nie pisz, ty nie pisz, bo ty wiesz, o co chodzi. Bo robiłeś mi do tej gry intro, więc ty wiesz, o co chodzi, dobra. Ale dosyć mojego pitolenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. Trzymajcie się, na razie.